8 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Umiejętności Czytania. To dobra okazja do zastanowienia się, czy w dobie kultury obrazkowej i przeobrażeń technologicznych mamy jeszcze w ogóle ochotę, by sięgać po książkę. Z badań Biblioteki Narodowej wynika, że aż 56% Polaków nie zagląda do żadnych książek, nawet kucharskich czy słowników. 25% Polaków z wykształceniem wyższym nie miało kontaktu z żadną książką w ciągu roku, a 20% nie czytało w ciągu ostatniego miesiąca żadnego tekstu dłuższego niż 3 strony. Wszyscy dobrze wiemy i z prasy, i z mediów, że czytelnictwo generalnie w Polsce maleje. Są wzloty i upadki, można powiedzieć. My jako bibliotekarze oczywiście ubolewamy nad tym i dlatego pracujemy każdego dnia nad tym, żeby to czytelnictwo wzrastało. Na szczęście nie brakuje takich, którzy są odporni na zalew przekazów audiowizualnych i nie wyobrażają sobie życia bez książek. Lubię czytać książki. Co miesiąc Chrzanowską Bibliotekę odwiedza kilka tysięcy czytelników. I to także w sezonie ogórkowym, czyli podczas wakacji. W Chrzanowskiej Bibliotece nie jest tak źle, jak może porównując do tych danych ogólnopolskich. U nas na przykład w lipcu, mimo że jest to sezon ogórkowy, również w bibliotekach, było dość sporo odwiedzin, dość sporo wypożyczeń. Odwiedziło nas ponad 6 tysięcy czytelników, prawie 7 tysięcy. Niepokoić może jednak malejące zainteresowanie książką wśród młodego pokolenia. Powiedz, Aniu, a ty lubisz czytać książki? Nie. Bo mnie nie interesują książki. Wolny czas większość młodych ludzi woli spędzać przed komputerem. Również w bibliotece. Przy komputerze. Gram sobie takie gry. Oczywiście, że przychodzą i korzystają z internetu, mają do tego prawo i oczywiście bardzo dobrze, są to nowoczesne narzędzia, nowoczesne nośniki, którymi muszą posługiwać się, żeby przygotowywać się po prostu do samodzielnego życia. Jak ostrzegają specjaliści, nieczytające pokolenie młodych Polaków kończy szkołę nie opanowywując sztuki myślenia. Dlatego warto walczyć z negatywnym trendem. Choćby przez organizowanie takich akcji popularyzujących czytelnictwo i potrzebę dbałości o poprawną polszczyznę, jak Narodowe Czytanie Pana Tadeusza. W sobotę 8 września, 200 lat od ostatniego zajazdu na Litwie, poemat Adama Mickiewicza zostanie przeczytany na głos w kilkudziesięciu polskich miastach. W tym roku zdecydowaliśmy się, że będziemy słuchać lektora i w godzinach od 8 do 14.30 czytelnicy Chrzanowskiej Biblioteki i mieszkańcy okolicznego osiedla i osoby, które będą przychodzić koło biblioteki, będą mogli posłuchać Pana Tadeusza czytanego przez lektora. Będzie to słyszalne na zewnątrz biblioteki, w letniej czytelni i słyszalne będzie to również wewnątrz biblioteki. Z okazji Międzynarodowego Dnia Umiejętności Czytania postanowiliśmy również sprawdzić, co czytają szanowianie. Okazuje się, że tegorocznym hitem jest książka biograficzna. To jest biografia, oczywiście Danuty Wałęsowej, Marzenia i tajemnice. I o to najczęściej pytają czytelnicy, są bardzo długie zapisy na tą książkę. Dwa kolejne miejsca należą do bestsellerowych książek fantasy. To między innymi jest Gra o Tron, George'a Martina. Jeżeli chodzi o fantasy i jeżeli chodzi o ten sam gatunek, to Strażnicy Historii. Chrzanowscy czytelnicy najczęściej sięgają po beletrystykę, sensacje i kryminały, rzadziej po literaturę piękną i książki popularno-naukowe. Najważniejsze jednak, że w ogóle sięgają po książki, bo czytanie nie tylko uczy samodzielnego myślenia i pobudza wyobraźnię, ale również rozwija umiejętność wysławiania się oraz wyrabia cierpliwość.